Dzień dobry, Jarosław Walkowicz. Rozpoczynamy debatę Nowej Konfederacji. 17 czerwca 1991 roku odbudowująca się po latach komunizmu Rzeczpospolita podpisała ze Zjednoczoną już Republiką Federalną Niemiec traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, stanowiący istotny dyplomatyczny i polityczny krok w kierunku rozwijania współpracy obu państw, tak mocno doświadczonych niechcianą wspólną historią w XX wieku. I właśnie 30-lecie podpisania tego pełnego wzniosłych deklaracji dokumentu przez Jana Krzysztofa Bieleckiego i Helmuta Kohla stanowi okazję do dzisiejszej debaty, w której zaproszeni goście przedstawią swoje opinie na temat relacji i doświadczeń sąsiedzkich Polski i Niemiec. Z nami są profesor Grzegorz Kucharczyk, członek Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, historyk, autor wielu książek na temat m.in. historii Niemiec oraz Prus. Dzień dobry. Dzień dobry. Dr Krzysztof Rak, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, politolog i historyk specjalizujący się w relacjach międzynarodowych, w szczególności w stosunkach polsko-niemieckich. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej jest również partnerem tej debaty. Witamy panie doktorze. Może witam państwa, nie politolog, bo to nie poważny, ja jestem filozofem, historykiem filozofii, o to jest coś, a politologia to takie coś popłuczyny po filozofii. Dziękuję. Jest z nami również Adam Traczyk, współzałożyciel i prezes think tanku Global Lab, również członek Niemieckiej Rady Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Członek to za wiele też powiedziane, associate fellow, tak? Dziękuję. Nie jestem członkiem stowarzyszenia, tylko ekspertem fundacji. Dziękuję również. Zanim przejdziemy do dyskusji, tradycyjnie proszę o zasięgową łapkę w górę oraz zachęcam właśnie teraz do subskrypcji naszego kanału oraz udostępnienia debaty na waszym Twitterze lub Facebooku. Pamiętajcie też o księgarni Nowej Konfederacji, gdzie na pewno znajdziecie odpowiednie dla was tytuły, w tym m.in. książkę profesora Grzegorza Kucharczyka oraz wkrótce doktora Raka. Jednak przechodzę już do części właściwej. Panowie. O relacjach Polski i Niemiec samego tylko ostatniego 30-lecia można by napisać kilka rozpraw doktorskich, skupiających się tylko i wyłącznie na poszczególnych ich aspektach, takich jak stosunki polityczne, współpraca gospodarcza czy przepływy ludzkie. Jednak jak krótko je podsumować? Jakie są ich współczesne podstawy? Jakie są pola do budowania dialogu? Gdzie widzicie problemy i ich zagrożenia? Wydaje mi się osobiście, że po zapoznaniu się z tekstem traktatu, że jednak wciąż jesteśmy jeszcze w trakcie budowy dobrych wzajemnych relacji, a droga przed nami wciąż być może długa i wyboista. Proszę, profesor Kucharczyk. No, przyglądając się temu zagadnieniu, które nas dzisiaj tutaj gromadzi, to mam takie silne wrażenie, że no właśnie mamy do czynienia z konfrontacją historii ze współczesnością, albo inaczej mówiąc, z szybko zmieniającą się rzeczywistością wokół nas, w kontekście też relacji polsko-niemieckich, bo to wydarzenie, które miało miejsce w 1991 roku, a więc podpisanie i ratyfikowanie potem w październiku przez polski i niemiecki parlament tego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, to jest inna epoka. Jeżeli porównamy to, co dzieje się obecnie także w relacjach polsko-niemieckich, no, dość przypomnieć, że w 1991 roku, w momencie podpisywania tego traktatu, w Polsce nie funkcjonował rząd pochodzący z pełni demokratycznych wyborów parlamentarnych. Jedynym właściwie ośrodkiem władzy w Polsce wtedy, w 1991 roku w czerwcu, to był prezydent RP, ośrodek władzy wybrany, mający legitymizację demokratyczną. Natomiast parlament pochodził z niedemokratycznych wyborów, tak zwanych kontraktowych, i w związku z tym też wyłoniony przez nich rząd. Natomiast po stronie niemieckiej to już są zjednoczone demokratyczne Niemcy, które mają pełną legitymizację, gdy chodzi o demokratyczny mandat rządu. A poza tym też może młodszym naszym widzom warto przypomnieć, że w 1991 roku, przynajmniej w Polsce, jest to jeszcze epoka sprzed internetu, to jeszcze jest epoka, gdzie na rynku medialnym faktyczny monopol sprawuje jedna gazeta, której nie jest wszystko jedno i która zawsze ma rację. I w związku z tym też debata, nazwijmy to debata publiczna, która powinna być wokół tego bardzo ważnego traktatu, to znaczy polsko-niemieckiego, ona właściwie nie istniała, nie było jej. Jedyną formą tej debaty to była debata nad ratyfikacją traktatu, która miała miejsce w październiku 1991 roku w polskim Sejmie, tuż przed pierwszymi wolnymi wyborami
parlamentarnymi w Polsce. I dopiero tam można było w jakiejś cząstkowej oczywiście formie napotkać argumenty, które by wykraczały poza tą dominującą narrację, że to jest jedyny możliwy, najlepszy traktat, który możemy podpisać i nie ma co narzekać na przykład na asymetrię, gdy chodzi o traktowanie Polaków w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce. No bo ponieważ tak ma być i tak musi być. I w związku z tym właściwie żadnej debaty na temat tego traktatu, brzmienia tego traktatu i wyzwań stojących w relacjach polsko-niemieckich zaraz po podpisaniu i ratyfikacji tego traktatu tak naprawdę nie było. I my właściwie tutaj możemy tylko historycznie na to spojrzeć, ale przede wszystkim mieć na uwadze to, że relacje polsko-niemieckie w tym 30-leciu już dawno wykroczyły poza ramy tego traktatu, który był zawierany w czerwcu 1991 roku. Po prostu rzeczywistość i w relacjach polsko-niemieckich, a przede wszystkim w otoczeniu geopolitycznym Polski i Niemiec od tego czasu się zmieniła. I zmieniła się też Europa, od tego trzeba zacząć. 1991 rok, przypomnijmy, to jeszcze nie jest Unia Europejska. Ona dopiero wejdzie w życie tak naprawdę od stycznia 1993 roku, kiedy wejdzie w życie traktat z Maastricht. A Zjednoczone Niemcy są dopiero u progu swojej historii właśnie jako Zjednoczona Bundesrepublika ze wszystkimi tego konsekwencjami. A dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. To jeszcze, mam nadzieję, będzie o tym możliwość rozmowy w dalszej części naszej audycji. Na razie dziękuję. Również dziękuję. Teraz to samo pytanie kieruję do doktora Krzysztofa Raka. Chciałem jednak wrzucić troszkę obecnych wydarzeń, chociażby współpraca gospodarcza, która jest niezwykle mocna, jak przystało na dwóch sąsiadów. Jesteśmy dla siebie jednymi z najważniejszych partnerów gospodarczych. Z drugiej strony współpraca Niemiec z Rosją, chociażby przy Nord Stream 2. Więc jak, panie doktorze, kształtują się te relacje obecnie po tych 30 latach? Pozwolę sobie jeszcze odnieść się do tego, co mówił profesor i troszeczkę, to nie jest ad vocem, tylko kontynuować, bo profesor naszkicował pewien taki obraz ogólny, taki wstęp historyczny, a ja bym jeszcze dodał do tego wstępu pewną dawkę geopolityki, żebyśmy mogli to zrozumieć, dlaczego ten traktat był taki, a nie inny, i zrozumieć też pewne problemy, które mamy z nim do dzisiaj. No bo pamiętajmy, ten traktat jest jednym z też istotnych efektów poważnych zmian geopolitycznych, które dokonały się na przełomie lat 80. i 90. Ja już będę teraz mówił takimi grubymi politologicznymi uproszczeniami, za co przepraszam, ale to też czasu nie mamy, żeby się tutaj bawić w opowieści bardzo szczegółowe. Otóż, co się wtedy stało? Otóż Zachód, tak zwany Zachód, zwyciężył w zimnej wojnie ze Wschodem, ze Związkiem Sowieckim. Albo powiedzmy tak, że Ameryka zwyciężyła w zimnej wojnie z ZSRR. No i my pamiętajmy o tym, że my jednak byliśmy częścią owego Wschodu. My byliśmy częścią tego obszaru, czy tej struktury politycznej, czy geopolitycznej, geostrategicznej, która przegrała. I my byliśmy, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, petentem do drzwi Zachodu, no bo nie chcieliśmy dalej przebywać w tej sferze, którą moglibyśmy najogólniej nazwać strefą postsowiecką. Tak? Uważaliśmy, że powinniśmy być częścią Zachodu i na szczęście nasi partnerzy z Zachodni uważali, że właśnie tak pewnym symbolicznym przypieczętowaniem tego zwycięstwa będzie przynajmniej przesunięcie Europy Środkowej, a Polska jest najważniejszym, chociażby pod względem ludnościowym, częścią tej strefy, przesunięcie tej strefy na Zachód. No i tutaj musimy pamiętać,
że Niemcy w Europie i w tej konstelacji mocarstwowej odgrywały bardzo istotną rolę, bo one dzisiaj po tych 30 latach znowu pewnie do tej roli wrócą. Dlatego wytłumaczmy to, że Niemcy miały, można powiedzieć, było porozumienie takie półoficjalne, ono było oczywiście niezapisane, niemiecko-amerykańskie, to się nazywało się Partnership in Leadership, no i po prostu Amerykanie uznali, mając świadomość zagrożenia związanego z możliwością nadmiernego rozciągnięcia sił imperialnych, ja to przekładam tak pewien termin politologiczno-geopolitologiczny, geopolityczny, żeby tego zagrożenia nie było, no to Niemcy dostały taką zlecenie z Ameryki, taką rolę tworzenia pewnej stabilizowania głównego mocarstwa, które miałoby ustabilizować sytuację w tej części Europy, w Europie kontynentalnej. No i my wtedy, no tak naprawdę będąc petentem Zachodu, staliśmy się petentem Niemiec, no bo nie dało się Niemiec przeskoczyć, żeby wejść do struktur zachodnich, bo EWG ówczesna, no to była struktura, która była przez Niemcy już wtedy, no powiedzmy jeszcze wtedy, to powiedzmy, że ona była zdominowana przez współpracę francusko-niemiecką, ale jakby no, żeby wejść do EWG, do wspólnot, a dla nas to było ważne, bo to też dzisiaj to jest też zaczątek tego sukcesu. Uczestnictwo w wspólnym rynku, no historycznie europejskim czy zachodnioeuropejskim, dla nas jest absolutnie, absolutnie fundamentalne. Ten sukces gospodarczy, o którym mówimy, mamy dzisiaj, to on jest właśnie z tym związany, że jesteśmy częścią tego rynku. A problemy nasze w wieku XX, jak było państwo niepodległe, no właśnie też między innymi na tym polegało, że nie byliśmy częścią tego rynku wspólnego, bo tego wspólnego rynku nie było. Nie mieliśmy kredytów, bo to jest jeden z najpoważniejszych problemów związanych z rozwojem gospodarki II Rzeczpospolitej. I można byłoby tutaj długo tutaj opowiadać. Krótko zamykając ten wstęp, bo widzę, ja już mi się też czas kończy, a postaram się może na to pytanie odpowiedzieć w następnej... Oczywiście, w drugiej turze. W następnej turze. My musieliśmy się wpasować w tą strukturę geopolityczną, która powstała na poziomie, na przełomie roku 89 i 90, na przełomie lat 80 i 90. I my, pamiętajmy o tym, byliśmy państwem, wychodząc z postkomunizmu, byliśmy państwem nawet nie relatywnie słabym, tylko byliśmy po prostu państwem słabym, ze słabą gospodarką, ze słabymi strukturami politycznymi, ze słabymi strukturami instytucjonalnymi. No i właśnie jak się popatrzy, jak przejdziemy te 30 lat, no to możemy, to dopiero dostrzeżemy, no jednak wielki sukces, jaki osiągnęliśmy przez te 30 lat, mimo że dzisiaj pewnie nie jesteśmy szczególnie zadowoleni i radośni, prawda, z tych 30 lat, ale no, jakby to musimy zawsze ten stan obecny, i też po to jest chyba historia, ten stan obecny porównywać do tego, co było i co jest rzeczywiste, a nie to, co jest w naszych marzeniach, bo my mamy bardzo często, odnosimy się nie do rzeczywistości, i to jest charakterystyczne dla polityki polskiej, że odnosimy się nie do tego, co jest rzeczywiste, ale tego, co jest wyobrażone i wymarzone przez nas. A prawda, polityka jest niestety, no polityka niestety na tym polega, że albo się, jak się nie ma kontaktu z rzeczywistością, to się nie prowadzi polityki. Dziękuję. I przejdźmy teraz do pana Adama Traczyka. Kontynuując ten wątek historyczny, chciałbym pana zapytać, jak pan postrzega ostatnie 30 lat naszych relacji polsko-niemieckich, niewątpliwie również mocno związanych z naszym wejściem chociażby do Unii Europejskiej?
No tak, pan wspomniał na początku, że nawiązując do jakby tytułu tego traktatu, że no przed nami jeszcze długa droga do tych przyjaznych relacji, do tego dobrego sąsiedztwa, dobrego, głębokiego partnerstwa. I z pewnością jest tym jakieś ziarnko prawdy, ale jednocześnie w mojej opinii te relacje polsko-niemieckie w dużej mierze no, sprawdziły się jakby, czy spełniły tą nadzieję, która jest zapisana w tytule tego traktatu, nawet jeżeli ciągle mamy jakieś asymetrie, no przecież te relacje polsko-niemieckie obecnie w ostatnim 30-leciu są na dobrą sprawę najlepsze od 1000 lat między naszymi narodami, tak? Od zjazdu gnieźnieńskiego na dobrą sprawę. Nie było okresu, w którym żyliśmy ze sobą w tak dobrej komitywie, rozwijaliśmy relacje na wszystkich w zasadzie płaszczyznach życia społecznego, od polityki przez gospodarkę, po kulturę, po właśnie też kontakty społeczeństwa obywatelskiego, nauki. I wydaje mi się, że troszeczkę ten sukces tych ostatnich 30 lat no jest nam trochę tak jak pan dyrektor Rak mówił, tak? Jest nam troszeczkę, przysłania nam troszeczkę może nasze większe ambicje aktualnie, może przez jakąś taką bieżącą też politykę. Więc wydaje mi się, czy też po stronie polskiej, na tym, co nas dzieli, a po stronie niemieckiej może taką, no widać taką obojętność na poziomie politycznym. Niemniej wydaje mi się, że możemy spojrzeć na te ostatnie 30 lat i też trochę na ten traktat, który oczywiście no dzisiaj jest już troszeczkę dokumentem z innej epoki, tak? Pan profesor mówił o tym, został, tam jest między innymi zapis o wspieraniu dążeń Polski do integracji z instytucjami europejskimi. No to już nie jest coś, co jest w jakimkolwiek stopniu aktualne, ale mimo wszystko wydaje mi się, że możemy patrzeć na ten traktat jako takiego, no może jakiegoś takiego weterana tych relacji polsko-niemieckich, który ma swoje zasługi, któremu możemy przypiąć order na dobrą sprawę do piersi i być w pewnym sensie zadowoleni z roli, którą on spełnił w tych relacjach. Oczywiście to, jak zapełniamy takie traktaty później już jakby treścią, no to jest zupełnie inna kwestia, ale wydaje mi się, że także historycznie on odegrał jakąś swoją rolę jako taki wyznacznik kierunku, w którym mamy zmierzać. I w dużej mierze spełnił, no, jak mówię, swoją rolę. Ja ubolewam na tym i wydaje mi się, że to jest właśnie ten problem aktualnej polityki, że nie mamy pomysłu, jak go w pewnym sensie zupdate'ować. Nie mamy pomysłu na to, jak tchnąć nowe życie w relacje polsko-niemieckie, które oczywiście w jakiś sposób przekładałyby się też na aktualizację tego traktatu. Nie ma woli politycznej po żadnej ze stron. Nie ma przestrzeni w ogóle politycznej do jakiejkolwiek aktualizacji tego traktatu. No wystarczy wspomnieć, że ostatnie konsultacje międzyrządowe to jest końcówka 2018 roku. Tak? No z tego można by wnioskować, że aktualnie w zasadzie nie mamy sobie wiele do powiedzenia, zarówno Berlin Warszawy, jak i Warszawa Berlinowi. Widzimy, że no, Niemcy i Francuzi swój traktat o przyjaznym sąsiedztwie aktualizowali. Tak? Widzimy, że Francuzi z Niemcami ciągle są w stanie dawać ważne impulsy integracji europejskiej, chociażby po funduszu odbudowy, który co prawda nie był żadnym jakby wymysłem, że tak powiem, Francji i Niemiec, no, ale został politycznie przez te dwa państwa jakby przeprowadzony w ubiegłym roku. A po stronie polskiej takich rzeczy, takich inicjatyw, takiej atmosfery też do pogłębienia tej współpracy aktualnie brakuje. Jedyną taką wyspą, która faktycznie dobrze działa i działa w dużej mierze w oderwaniu też od polityki, mimo że ja nie chciałbym tu umniejszać roli ani minister Emilewicz wcześniej, a teraz ministra Gowina, no ale jest to jakaś gospodarka i handel wzajemny, to jest jakaś taka działka, która się rozwija w dużej mierze bez oglądania się na politykę. No w ubiegłym roku Polska była już piątym największym partnerem, a pod koniec tego roku awansowała nawet na trzecie miejsce wśród największych partnerów handlowych Niemiec. Zobaczymy, czy w tym roku wróci to do jakiejś takiej, powiedzmy, większej równowagi, czy utrzymamy to wysokie miejsce. Oczywiście także tu mamy jakąś asymetrię i to jest oczywiste. Tak? No, handel z Niemcami to jest dla Polski, w zależności jakie dane weźmiemy, to jest od 25 tam do 30% naszego handlu zagranicznego. Dla Niemiec to jest 5%, no, ale to i tak już jest znacząca liczba.
Pół miliona miejsc Niemiec jest zależnych, miejsc pracy w Niemczech jest zależnych od Polski, powiedzmy. Więc widzimy, że także tu mamy pewną intensyfikację, z której się możemy cieszyć. No, na pewno w najbliższym czasie, już patrząc też, starając się wybiec trochę w przyszłość, polityka musi nadgonić po prostu to, co się dzieje w gospodarce. I być może wtedy będziemy też w stanie aktualizować już tego naszego tego wysłużonego drucha, którym jest ten traktat, którego 30-lecie teraz obchodzimy. To bardzo ciekawy wątek, jeśli chodzi o odświeżenie tegoż traktatu. Pan Adam Traczyk powiedział, że mamy najlepsze relacje z Niemcami od 1000 lat. Chciałem zapytać, czy profesor Grzegorz Kucharczyk chciałby dodać jakieś dwuminutowe ad vocem? Proszę mikrofon. Tu oczywiście można dokonywać takich pogłębionych analiz i wchodzić w polemikę, ale na przykład przypominając, że przecież w XVII wieku mieliśmy też takie bardzo dobre relacje z Niemcami, może nie na szczeblu rządowym, ale pozarządowym. Dość wspomnieć, jak bardzo na przykład Rzeczpospolita była traktowana przez opozycję stanową w księstwie pruskim, niemiecką w sensie etnicznym, szlachtę i mieszczaństwo opozycyjne wobec przychodzących z Brandenburgii Hohenzollernów, a oni właśnie w księstwie pruskim woleli Rzeczpospolitą jako kraj wolności albo wolności pod prawem, a nie bezprawia absolutystycznego, który razem z Brandenburczykami przyjdzie nad pregołę. Ale można powiedzieć, że tu wracając jeszcze do tego, co mówił mój przedmówca, istotnie my czekamy, można powiedzieć, na zapisanie w nowej wersji traktatowej tej rzeczywistości, która zupełnie jest nowa, prawda, która dzieje się na naszych oczach, te zmiany, bo rzeczywiście jesteśmy w jakimś powrocie do tego partnerstwa w przywództwie, co zostało, jak widać, zadekretowane już przez nową administrację amerykańską. No tak, ale od 30 lat i zmieniły się Niemcy i zmienił się świat w ogóle globalnie. Przestało istnieć sowieckie zagrożenia, ale wyrósł Amerykanom nowy globalny konkurent, czyli Chiny, prawda? I tutaj w tym układzie z pewnością też te relacje polsko-niemieckie, może nie tak w 100%, ale one będą też jakimś refleksem, odbiciem tej zmieniającej się sytuacji, a przede wszystkim zmieniającej się pozycji Niemiec, bo o ile 30 lat temu była asymetria w relacjach polsko-niemieckich, to co mówił doktor Rack, my, państwo słabe, jako słabe państwo wychodzące z komunizmu, no i Republika Federalna Niemiec, ale teraz Republika Federalna Niemiec jest, jak pisał w 2015 roku jeden z obecnie najbardziej poczytnych historyków i politologów w Niemczech, Hartfried Münkler, to jest Macht in der Mitte, prawda, potęga w środku Europy, prawda, w środku Unii Europejskiej. I to dominujące stanowisko, pozycja Niemiec jest coraz wyraźniejsza. A z drugiej strony my, którzy po 30 latach oczywiście rozwinęliśmy się, ale tempo rozwoju Niemiec było znacznie szybsze, śmiem twierdzić, niż nasze. Także ta asymetria przy naszym rozwoju w ciągu tych 30 lat jednak się utrzymała i chyba jeszcze poszła bardziej w kierunku na korzyść Niemiec. I to są też te ramy, czy ta a rzeczywistość, którą rzeczywiście musimy się konfrontować, a nie z naszymi marzeniami, którą trzeba brać pod uwagę, jeżeli myślimy o update'owaniu traktatu, który rzeczywiście musi być dostosowany do rzeczywistości. No ale to też zgadzam się z tym, że w dużej mierze problem też tkwi po naszej stronie, to znaczy jak popatrzymy na nasze elity, nazwijmy to szeroko polityczne i intelektualne, ich spojrzenie na Niemcy. To jest rzeczywiście, mamy tutaj do czynienia, tak można powiedzieć, też z dużą dozą porażającej niewiedzy, gdy chodzi już nie mówię o historii Niemiec czy relacji polsko-niemieckich, ale właśnie także o to, co się dzieje obecnie w relacjach polsko-niemieckich, co się dzieje w samych Niemczech, jak to wszystko się zmienia. To ciągle mamy, można powiedzieć, duże lekcje do odrobienia. No ale wydaje mi się, że
patrząc na to, co się dzieje, zwłaszcza w ostatnich latach, musimy się uczyć bardzo szybko, ponieważ jak chociażby właśnie popatrzymy na te inicjatywy, które nasi partnerzy z Zachodu, czyli Niemcy, chociażby w sektorze energetycznym finalizują właśnie na naszych oczach z Federacją Rosyjską, Nord Stream 2, no to rzeczywiście ta sytuacja przodującej siły w Unii Europejskiej, która ewidentnie łamie solidarność, gdy chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Europejczyków, no to jest rzeczywiście bardzo niepokojące. A przy tym jednak taki dość powszechny konsensus wśród niemieckiej elity politycznej, że tak ma być, że tak powinno być w każdym razie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Doktor Rak. To ja się pozwolę z panami obydwoma nie zgodzić w tej jednej kwestii, bo ja nie widzę sensu chyba tworzenia nowego traktatu dwustronnego. Traktat dwustronny, a akurat tą problematyką się zajmowałem, to traktaty dwustronne to jest rodzaj traktatu charakterystyczny jeszcze dla rzeczywistości przedwojennej, to znaczy dla rzeczywistości przed 1939 roku. Bo ten traktat, pamiętajmy o tym, że ten traktat, bo o tym się zapomina, a to też ma bardzo istotne konsekwencje, ten traktat jest de facto wraz z traktatem granicznym rok wcześniej zawartym, czymś rodzajem traktatu pokojowego, tak? No i w tym sensie on taką spełniał rolę. Mi jest trudno, znamy ten traktat, nowy traktat elizejski, no to jest zbiór takich nawet nie zobowiązań. Tam w tym traktacie nowym nic nie ma, widać, że to przedsięwzięcie, odnowienie traktatu elizejskiego miało przede wszystkim wymiar PR-owski, a nie polityczno-prawny. Tak więc ja bym nie był zwolennikiem i pewnie byśmy nie byli w stanie w ogóle zapisać, unormować tych stosunków w traktacie dwustronnym, no bo właśnie to, o czym mówimy, i teraz nawiążę do tego, o czym tu mówi profesor Kucharczyk, bo to jest o wiele bardziej skomplikowane, tak? Bo my jednocześnie, dla nas stosunki z Niemcami to z jednej strony są stosunki z Unią Europejską, tego kontekstu europejskiego, unijnego nie da się z tych stosunków wymazać, a to już jest, to już reguluje inny rodzaj prawa, prawo europejskie, i to jest inna już dziedzina. No a z drugiej strony mamy do czynienia z nadal istniejącą polityką mocarstwową i tą nową konstelacją w odróżnieniu od tej konstelacji do 1945 roku, gdzie mamy ten nowy, stosunkowo nowy czynnik, jakim są Stany Zjednoczone, i te Stany Zjednoczone, które determinują w sposób istotny relacje polsko-niemieckie, bo powiedzmy to wyraźnie, tak? Tak jak partnership in leadership w 1989-1990 roku determinował te relacje polsko-niemieckie, tak dzisiaj wydaje się, bo jesteśmy na początku tego procesu, no mamy z próbą rewitalizacji tej koncepcji. I też zwrócę uwagę, to nie jest prawda, że tu nagle przyszedł prezydent Biden i wszystko zmienił, tylko porozumienie, które było porozumieniem takim geostrategicznym, zawarte zostało już przez, mający charakter nieoficjalny, zawarte zostało przez Trumpa pod koniec wakacji w ubiegłym roku, czego takim najbardziej jaskrawym dowodem jest ten list Scholza, który wyciekł, tak? No ale nikt tego specjalnie nie kojarzy, no bo oczywiście mocarstwa, czy Niemcy, czy Stany Zjednoczone się nie będą przyznawały do tego, że one coś kombinują, tak? No bo
żyjemy w tej ideologii liberalnej stosunków międzynarodowych, no i udajemy, że mocarstwa nie wykorzystują swojej siły i potęgi w stosunkach międzynarodowych, co odłóżmy też jako bajeczkę. No i my tutaj musimy mieć świadomość tego, że to, w jaki sposób teraz dogadają się mocarstwa, a niestety, jak widzimy, przynajmniej na tym etapie głos w tym dogadywaniu się ma również Moskwa, co nie jest dla nas korzystne, no od tego będą zależały relacje polsko-niemieckie, a nie od naszych życzeń, od naszych marzeń i nie od tego również, co nam będą mówili nasi niemieccy partnerzy, że nas kochają, że chcą się z nami pojednywać. No, prawda jest taka, że niestety dla nas mocarstwa decydują o porządku międzynarodowym i mocarstwa decydują o pozycji i roli takich państw jak Polska. I to musimy mieć tego świadomość. Nie możemy się niestety również na te mocarstwa obrażać, bo jak się zaczniemy na te mocarstwa obrażać, to one nam pokażą jeszcze gorszą, umiejscowią nas jeszcze gorzej, niż by się to mogło wydawać. Tak więc niestety my ten moment, w którym teraz jesteśmy, jest dla nas bardzo niekomfortowy. No bo wpływ na to, jak teraz prezydent Stanów Zjednoczonych właśnie jest w Europie, tak? I będą częściowo te decyzje podejmowane, możemy tylko mieć nadzieję, że ja mam taką nadzieję, że mimo wszystko mocarstwom nie uda się tak w łatwy sposób doprowadzić do takiego porozumienia politycznego, który w dużym stopniu ograniczy nasze pole manewru, bo mam nadzieję, że jednak ani w gruncie rzeczy interesy amerykańskie i interesy niemieckie nie są aż tak zbieżne i w gruncie rzeczy też mam taką nadzieję, że interesy niemieckie i interesy rosyjskie wcale nie są tak zbieżne, jakby się to mogło wydawać, a szczególnie jak się popatrzy z perspektywy Rosji. I mam taką nadzieję, że jednak, i to nie będzie dzisiaj, tak, ale w ciągu roku okaże się, że jakiś będziemy mieli możliwość manewru i teraz to jest, co jest istotne, to, żeby polska dyplomacja dostrzegła tę lukę, bo to nie będzie wcale takie proste do dostrzeżenia. Trudne są bardzo przed nami wyzwania. My jako państwo słabe, bo ja to tak będę definiował, nie będę cudował, powinniśmy mieć super dyplomację, tym bardziej, że niestety mocarstwa mają bardzo dobre dyplomacje. Dyplomacja rosyjska, dyplomacja niemiecka i dyplomacja amerykańska jest niestety lepsza od dyplomacji polskiej. I jak chcemy wykorzystać ten moment, to my musimy mieć dyplomację lepszą od dyplomacji mocarstw. A to nie jest takie proste, to nie jest na pstryknięcie, tak? No bo dyplomacja to jest również tradycja. Dyplomacja rosyjska to są setki lat. Dyplomacja niemiecka to są setki lat. To są pokolenia, weźmy naszego niemieckiego ambasadora w Polsce. Panie doktorze, może przejdziemy do tego w drugiej turze. Będziemy na te pokolenia. Już skończyłem. Przepraszam. Dziękuję. Ten temat będziemy kontynuować dokładnie właśnie w drugiej rundzie. Chciałem jeszcze oddać mikrofon na krótkie ad vocem panu Adamowi Traczykowi. Jeśli moglibyśmy jeszcze się poruszać w tych tematach krótkiej, powiedzmy nieodległej przeszłości, a do kwestii bieżących rozgrywki Polski, relacji Polski w przyszłości, też w kontekście szerszej rywalizacji mocarstw, nazwijmy to tak, przejdziemy do drugiej rundzie. Jasne, ja króciutko chciałem się, chociaż pan dyrektor Rak twierdził, że powie coś, czym, że nie zgadza się z naszymi wcześniejszymi wypowiedziami, to ja chciałbym powiedzieć, że ja się zgodzę z tym, co on powiedział, co niekoniecznie wyklucza to, co powiedzieliśmy wcześniej o tym update'cie
tego traktatu. Ja zgadzam się, że to jest pewien, że te traktaty dwustronne to jest pewien taki relikt przeszłości, że to jest takie, no takie powiedzmy puszczenie oka właśnie do tych dawnych tradycji, powiedzmy, dyplomatycznych i dawnej rzeczywistości politycznej. I ten traktat, może ja nie szedłbym tak daleko, że to był de facto traktat tak pokojowy, tak, który żeśmy podpisali, ten graniczny pewnie tak, ale ten jednak traktat patrzył w przyszłość już dość mocno. Natomiast update takiego traktatu jest pewnym sygnałem politycznym i pewną emanacją atmosfery też politycznej, która panuje między obydwoma państwami. I dyrektor Rak opisywał tą atmosferę, która panowała wówczas, tak, kiedy ten traktat był podpisywany, czyli Niemiec jako takiego, no powiedzmy, gospodarza tego porządku europejskiego i Polski jako petenta, co później historycznie też trochę przekładało się też na wizerunek tych relacji, czy na taki odbiór tych relacji także przez elity polityczne, czyli mieliśmy w tych latach 90. powiedzmy do wejścia Polski do Unii Europejskiej jakoś tam korzenione takie w umysłach naszych, mam wrażenie, poczucie, że to jest jakaś relacja między mistrzem a uczniem, tak, że my gonimy, tak, że narracja gonienia Zachodu, no jest do dzisiaj w sumie też obecna w naszym myśleniu. No i Niemcy były tym głównym wzorem, do którego dzwonimy. No prezes Kaczyński nawet całkiem niedawno mówił o budowaniu w Polsce drugiej Bawarii, więc jakoś to się zawierało też w tych relacjach, które były budowane już na kanwie tego traktatu. Historycznie patrząc jeszcze, wydaje mi się, że ważnym elementem, który trochę żeśmy zaprzepaścili, troszeczkę żeśmy go nie zauważyli, był moment, kiedy w Niemczech zmieniła się autentycznie narracja o Polsce i ten moment nie było wejście Polski do Unii Europejskiej, bo w tym momencie jeszcze ten wizerunek tej polskiej furmanki nie był jeszcze, nie zszedł, jak powiem, że tak powiem, na drugi plan, ale to jest moment kryzysu finansowego. Czy Zielona Wyspa zrobiła w Niemczech duże wrażenie? Fakt, że Polska była jedynym krajem bez odnotowanej recesji. Ona oczywiście, ten fakt oczywiście, no ponieśliśmy pewne koszty społeczne tej polityki zaciskania pasa w Polsce, ale one nie były tak głębokie jak w wielu innych państwach. I to był pierwszy moment, kiedy w zasadzie Polska została dostrzeżona jako państwo, które odnosi realnie własnymi siłami pewne sukcesy gospodarcze też, tak? I wydaje mi się, że to był ważny element. Rządy Platformy Obywatelskiej nie potrafiły do końca tego skapitalizować. One potrafiły, no powiedziałbym, zastawić stół bardzo elegancko, na który żeśmy też Niemców zaprosili do negocjacji, ale nie bardzo wiedzieli, o czym rozmawiać. Teraz te relacje są trochę takie, że nawet tego stołu nie jesteśmy w stanie zastawić i mówiłem o tej obojętności wcześniejszej. I może ostatnie zdanie, także zgodzę się z doktorem Rakiem w sprawie tej pewnej kontynuacji między polityką Bidena i Trumpa, tak, i to nie jest kontynuacja tylko między Trumpem a Bidenem, no ale już mówimy o pierwszym Bushu i partnerstwie w przywództwie, czy w leadershipie, jakkolwiek to tłumaczyć, tylko po prostu teraz jesteśmy na innym etapie tej rozgrywki między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, tego przeciągania liny, tego na nowo układania się. Wtedy mieliśmy, powiedzmy, etap pałki i Trump był takim właśnie no, pałkarzem, który tłukł w te Niemcy jak tylko mógł, głównie retorycznie też, mimo tych też pewnych ceł i tak dalej, to było jednak to walenie retoryczne. No a teraz już przyszedł moment na takie dogadanie się już na po tym młotkowaniu, że tak powiem. Tak? No musimy też pamiętać, że 90% Nord Stream 2 zostało zbudowane za kadencji Trumpa. Więc Trump niespecjalnie blokował ten gazociąg, więc wydaje mi się, że ważne jest to w tych relacjach, żeby nie przenieść tej emocjonalności, którą my mamy w relacjach z Niemcami, nie przenosić jej teraz na Stany Zjednoczone. Wydaje mi się, że ta świadomość tych wyjątkowych, jakby nie patrzeć, relacji między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, to jest coś, no, co do końca do nas nie dotarło. My siebie staraliśmy się zawsze interpretować jako jakiś taki amerykański lotniskowiec w Stanach Zjednoczonych i Niemcy nam w tym też pomagali. To jest bardzo, bardzo ciekawe, jako takiego amerykańskiego konia trojańskiego w Europie nas próbowali przedstawić. Naprawdę jest zupełnie inna, tak? To Niemcy są amerykańskim lotniskowcem w tej części świata i musimy się pogodzić w pewnym sensie z tą, no z tym faktem po prostu, tak? No bo to jest fakt, którego my nie jesteśmy w stanie zmienić. To jest coś, no nie zawrócimy kijem Wisły i musimy o tym pamiętać i na tej podstawie budować w
pragmatyczny sposób, także umiejętną dyplomacją, wsadzaniu jakby do stopy między drzwi a framugę. I to jest nasze zadanie na te najbliższe miesiące i najbliższe lata. Czy nam to się uda? Patrząc na jakość aktualnie polskiej dyplomacji i polskich elit, mam potężne wątpliwości co do tego. Wystarczy powiedzieć, że dyskusja na temat Niemiec w Polsce w dużej mierze ogniskuje się wokół dwóch tematów. Jednego realnego Nord Streamu, ale w bardzo emocjonalny sposób prowadzonej. W zasadzie to nie jest polityka, tylko to jest wygłaszanie deklaracji z naszej strony. A z drugiej strony trzymamy się tych kwestii historycznych, czy to są te fantazyjne wnioski reparacyjne, bo ich nie ma przecież, tak? Ale też kwestia pomnika, który ma powstać, czyli nie tyle pomnika, co miejsca pamięci, które ma powstać w Berlinie. I to są ciągle tematy, które nas zajmują. A tej twardej polityki, tych twardych relacji gospodarczych, no nie ma. Zwracałem już uwagę na to, że nie mamy od 3 lat już prawie konsultacji międzyrządowych. W tym roku też ich na pewno nie będzie, bo do wyborów w Niemczech we wrześniu ich nie będzie, a tuż po wyborach też ich nie będzie, bo nie wiemy w ogóle, czy ten rząd powstanie w tych pierwszych tygodniach, miesiącach po wyborach. Więc jesteśmy trochę w takim martwym punkcie, który jest bardzo niekorzystny dla Polski, ale w pewnym sensie też sami się w ten martwy punkt, ten kąt, żeśmy się wmanewrowali. Dziękuję bardzo. Tutaj faktycznie wydaje się, że polityka sobie, miałem zresztą nadzieję, że może nie uda nam się podnieść tego tematu II wojny światowej, tak często wspominanego, jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie. Natomiast cieszę się, że mimo wszystko nie dyskutujemy o tym, ponieważ jak przytaczał chociażby Deutsche Welle, polskojęzyczny, aż 2/3 zarówno Polaków, jak i Niemców chce budować wzajemne relacje, zależy im na budowaniu stosunków na obecnych relacjach i przyszłości, zamiast patrzenia w przeszłość. Natomiast chciałbym spytać profesora Kucharczyka, już dwaj pańscy pozostali adwersarze podnieśli temat przyszłych relacji polsko-niemieckich, a także tych relacji w kontekście szerszym, jeśli chodzi o stosunki zarówno z Rosją, ze Stanami Zjednoczonymi i ogólnie rywalizację mocarstw. Jak pan to ocenia? Ale ja moich rozmówców nie traktuję jako adwersarzy, tylko jako vice versa. Jako partnerów w przywództwie. Natomiast właśnie powracając do tego pojęcia, no i lotniskowców, które Amerykanie mają w Europie, no mają dwa, bo zwłaszcza od czasu Brexitu, no to ten drugi jest ewidentny. On zawsze był, ale teraz po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, no to można powiedzieć, brytyjski lotniskowiec i niemiecki lotniskowiec, więc to oczywiście, jeżeli się ma dwóch, to można wybierać. I tu dochodzimy do, zgadzam się oczywiście z tym, co tutaj panowie mówili o tym, że mocarstwa decydują. Zawsze tak było. Różnica polega na tym, że kiedyś w pewnej epoce w gronie mocarstw była też Rzeczpospolita, od pewnego czasu, od mniej więcej połowy XVII wieku już tej gronie nie ma. Natomiast no, trzeba po prostu się z tym liczyć, ale też trzeba liczyć się właśnie z tym, co nazywa się potęgą wydarzeń, to znaczy tym, co może się wydarzyć w samych Niemczech, w Unii Europejskiej, która podąża od kryzysu do kryzysu. Kryzys finansowy, brexitowy, imigracyjny, pandemiczny, co nas jeszcze czeka, nie wiadomo. Zmieniające się Niemcy, także gdy chodzi o ich oblicze, tak, no, te najważniejsze, czyli kulturowe, prawda, no, bo sama też populacja Niemców, obywateli niemieckich się zmienia w ciągu tych 30 lat dość znacznie, nawet można powiedzieć. No i ta globalna rywalizacja z Chinami czy w innych regionach świata, trudno powiedzieć, co będzie za rok, za dwa, więc to oczywiście, mając oczywiście na uwadze tą grę mocarstw i że my jesteśmy tutaj jako tak zwany junior partner, to trzeba po prostu uwzględniać. Więc co my możemy zrobić w tych relacjach polsko-niemieckich? Przede wszystkim skoncentrować się na tym, co możemy zrobić tu u nas.
gdy chodzi o to, co się na przykład nazywa suwerennością kulturową w relacjach polsko-niemieckich. Od pewnego czasu sprawa mi dość bliska, czyli kwestia na przykład obecności relacji czy historii relacji polsko-niemieckich w podręcznikach polskich, czy dopuszczanych do użytku w polskich szkołach, tak aby te relacje, zwłaszcza w tym okresie od II wojny światowej, były zgodnie z prawdą historyczną przekazywane. No bo jak wiemy, tak zwana narracja historyczna jest także potężnym narzędziem politycznym. No, przypomnijmy sobie albo poinformujmy naszych słuchaczy, że od zeszłego roku w centrum Berlina funkcjonuje taka budowla, która nazywa się Humboldt Forum dla niepoznaki. Forum Humboldta, a w rzeczywistości odbudowany Zamek Królewski Hohenzollernów. Od fundamentów odbudowany za kilkaset milionów euro. I to oczywiście służy pewnej polityce historycznej niemieckiej. Teraz jak ruszą te wszystkie wycieczki chińskie, japońskie i amerykańskie, no to turyści będą mogli się przekonać, jak ci to Hohenzollernowie byli delikatni ludzie, no bo tam w tym Humboldt Forum same są galerie, biblioteki i tak dalej. Grali na flecie, mówili po francusku, korespondowali z Wolterem, no i generalnie modernizowali wszystko, co się dało. I tak to się opowiada tą historię. Ja mówiłem o tej atrakcyjności Rzeczypospolitej w dawnych wiekach dla Niemców. I teraz jest pytanie, dlaczego nic w tej mierze nie robią polskie placówki, czy też polskie instytucje kultury w Niemczech, no nazwijmy to afiliowane przy polskim aparacie dyplomatycznym. Tutaj od 2015 roku niestety nie ma żadnej dobrej zmiany. A to są rzeczy, na które by mocarstwa nam pozwoliły, naprawdę. Naprawdę, mocarstwa by nam na to pozwoliły, żeby to zrobić. Ale tego nie robimy. I teraz jest pytanie, dlaczego? No bo być może część decydentów od 2015 roku twierdzi na przykład, że mamy pilniejsze sprawy. I nawet spotykałem się z taką opinią, jak podnosiłem właśnie tą kwestię, o której mówię. Więc rzeczywiście mocarstwa mogą dużo i dużo robią i rzeczywiście w dużej mierze też determinują nasze miejsce w tych relacjach polsko-niemieckich, ale też jak gdyby przestrzeń dla naszego działania, gdzie mocarstwa w ogóle nawet by się tym nie przejmowało specjalnie, ale to jest naprawdę ważne, także w znaczeniu politycznym jest dość spora i to trzeba po prostu zrobić, a niestety z własnej winy, niedbałości, nieumiejętności albo lekceważenia tego nie robimy, a to można naprawdę zrobić, to jest realne, to nie są marzenia, panie doktorze i dyrektorze, to jest realne. Dziękuję. Również dziękuję. To samo pytanie jeszcze raz przekażę do doktora Raka, natomiast chciałbym zapytać... No tu zapytać... profesor mnie wyzwał do tablicy, już tak profesorsko, że aż strach, no oj. Właśnie chciałem zapytać, poza tematami podniesionymi, co EWPN chociażby robi na rzecz zacieśnienia współpracy? Nie, my oczywiście w tej działce i my wydajemy... Słuchajcie, panowie, no, my jako fundacja przez ostatnie 30 lat wydaliśmy przeszło 1 300 000 000 i w dużej mierze to były pieniądze wydane na te przedsięwzięcia, o których profesor mówi. Tak więc może ja to uważam jako że jest to rzecz oczywista. Że należy w tej dziedzinie działać i staramy się działać. No ale oczywiście to jest problem, no bo profesor Kołaczyk doskonale zdaje sobie sprawę, że to nie jest problem tylko polityków, bo to jest najłatwiej powiedzieć, o ci głupi politycy, no i już, i mamy sprawę odfajkowaną. Nie, to jest tak, że jest coś takiego jak elita narodowa, która no, ma, ja uważam, pewne obowiązki i dlatego problem nasz jest głębszy, że no, z tą elitą u nas no, nie jest najlepiej, ale to też nie jest no, do końca nasza wina, no bo taka była historia i my jesteśmy jednym z nielicznych
krajów i państw, gdzie te elity świadomo mordowano, trzebiono. No i tu wracamy znowu do stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich. Panowie, jak znamy historię, no to wiemy, że świadomie to nie wymordowano naprawdę dużą część elity. Po prostu zniszczono nasz mózg narodowy i my powoli się odbudowujemy. To, co się stało po 1945 roku, to są niewiarygodne przecież przekształcenia społeczne, które z Polskę spotkały. No to nawet książek jeszcze na ten temat tak naprawdę nie napisano. I oczywiście powinniśmy, i nasza fundacja, i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, no, stara się wesprzeć tego rodzaju działalność, ale no, bez pewnej świadomości elit, no, bo do tego profesor nawiązuje, ale ja mówię o elitach, tak? Bez pewnego konsensusu elit, że pewne rzeczy należy robić i bez względu właśnie na to, że akurat, bo politycy mówią, a dzisiaj musimy zrobić koniecznie to, a politycy zazwyczaj no niestety działają w ten sposób, że działają jak straż ogniowa, tak? I tu jest pewna sprzeczność, bo elity są właśnie po to, żeby politycy sobie robili to, co muszą zrobić, ale elita polska no właśnie powinna działać i zupełnie inaczej, wedle innego zupełnie, jak to się dzisiaj mówi, algorytmu niż straż ogniowa, czyli pracy organicznej, stałej, bo to, o czym my teraz mówimy i co jest, na pewno się zgodzimy, a pewnie patrzymy na stosunki polsko-niemieckie z różnych perspektyw, to na pewno to, co jest istotne, to jest tu, w świadomości społecznej, tak? A w świadomości społecznej jednego i drugiego narodu, na tę świadomość społeczną, to już nie jest tak prosto oddziaływać i tutaj takie odruchy polityczne, one niewiele pomogą i tu dlatego też ja bym akurat miałbym serce, bo widzę, panowie macie mniejsze serce do polityków, a ja im współczuję ich trudnej roli i oni muszą zrobić swoje, a to, o czym my mówimy, to jest działalność elit i to również jest nasza działalność. I jak mamy się bić w piersi, to może nie bijmy się w piersi polityków, tylko przede wszystkim starajmy się bić w swoje własne piersi, bo rzeczywiście jest tutaj niezwykle dużo do zrobienia, a my właśnie ze względu chociażby na, biorąc pod uwagę na te różne trudności polityczne, uważamy się często elity uważają się, a bo tej politycy się nie mogą dogadać, to już my dalej nie próbujmy. Zostawmy polityków, starajmy się zmienić i pamiętać, że działamy, że powinniśmy działać w innej perspektywie, w tej perspektywie no właśnie dekad, pokoleń, bo to, co chcielibyśmy zmienić, czyli na przykład, żeby doszło do porozumienia pomiędzy obydwoma narodami, albo chociażby inna rzecz, żebyśmy się lepiej rozumieli, bo to porozumienie, pojednanie, to zostawmy to, bo to są już bardzo skomplikowane procesy i tu to właśnie to pojednanie było tak robione politycznie. Tak, to było takie hasło polityczne zadaniem, żeby doprowadzić do lepszego zrozumienia, żeby Niemcy lepiej rozumieli Polaków i Polacy lepiej rozumieli Niemców. No i jak o tym mówimy, no to chociażby barometr pokazuje, że jednak nie najlepiej jest po stronie niemieckiej. Tak jak profesor mówił, że u nas jest nie najlepiej, ale jeśli idzie o świadomość tego, czym jest Polska, no to po stronie niemieckiej jest jeszcze gorzej. I no nie wiem, czy elity niemieckie są szczególnie Polską tak naprawdę zainteresowane, ale ja mówię nie o elitach politycznych, bo one rzeczywiście Polską interesować się muszą, bo Polska jest ich sąsiadem. Ale chociażby czy w Niemczech specjalnie ktoś interesuje się kulturą polską i tego typu zjawiskami, no... Dziękuję, panie doktorze. Zbliżamy się powoli do końca. Oczywiście jeszcze proszę, już nie będę dodawać kolejnych tematów, proszę pana Adama Traczyka o wypowiedź.
Tak, dziękuję bardzo, bo pojawiło się faktycznie bardzo dużo ciekawych wątków. Ja chciałbym zacząć od, być może trochę nietypowo, bo od Humboldt Forum, które zostało przez pana profesora wspomniane. A mówię to dlatego nie tylko, żeby się nie zgodzić z interpretacją, czym jest ten budynek z panem profesorem, ale żeby na jego tle pokazać troszeczkę, czym są też współczesne w mojej ocenie polityczne Niemcy. Humboldt Forum faktycznie z zewnątrz jest odbudowanym pruskim zamkiem, tak, królewskim, ale w środku jest to już jednak instytucja kulturowa o troszeczkę, w zasadzie zupełnie innym wydźwięku, w którym będą chociażby przeniesione z dalem Muzea Kultury Azjatyckiej i Kultury Afrykańskiej, gdzie będzie też historia Berlina opowiedziana w taki bardzo globalny sposób, powiedziałbym. Oczywiście jest to pewien dysonans, że ten pruski mur jakby wpychamy też kultury świata i taką próbę globalnej, opowiedzenia globalnej narracji historycznej, ale wydaje mi się, że to pokazuje też taką wewnętrzne miotanie się Niemców, czym oni są. I na pewno oni nie są tylko tym zewnętrznym pruskim, że tak powiem, zamkiem. Tak? Niemcy to nie są Prusy. Niemcy dzisiaj są dużo bardziej zachodnie niż powiedzmy wschodnie, tak? niż pruskie. To dla Polski jest dobrym sygnałem, bo zachodnie Niemcy nie są w oczywisty sposób wrogie, że tak powiem, nastawione wrogo ku Polsce, tak jak były to Prusy. Więc ta tradycja, wydaje mi się, jest pozytywna. I chciałem też zwrócić uwagę na dobrą pracę, którą wykonuje w Niemczech Instytut Pileckiego. Ja co prawda nie jestem wielkim fanem polskiej polityki historycznej i też takie pewne fikcyjne świata historycznych. Ja bym chciał też, żeby w Berlinie było duże biuro OSW chociażby, w Ośrodku Studiów Wschodnich, czy innego polskiego rządowego think tanku w Berlinie, niż być może polskiego w pierwszej kolejności, ale oni robią tam dobrą robotę. Tak? Wydaje mi się, że można odnotować pewien wzrost zainteresowania tymi tematami polskimi, a musimy też pamiętać, że Niemcy, niemieckie społeczeństwo, niemieckie elity i tak dalej, to są w dużej mierze już pewne elity patrzące na świat w zasięgu globalnym, że tak powiem. Tak? Niemcy to jest globalne mocarstwo, jakby nie patrzeć, a Polska jest jednak bardziej zakorzeniona w regionie, więc musimy jakby o tą uwagę Niemców musimy też w pewnym sensie sami walczyć, bo ich wzrok po prostu patrzy troszeczkę szerzej niż nam by się to wydawało, czy niż my byśmy tego chcieli. No i teraz pytanie oczywiście, jak to robić, tak? Poza tymi kwestiami historycznymi, tymi kontaktami społeczno-politycznymi i społecznymi, o których też mówił dyrektor RAK i pracy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, który zresztą ja też jestem beneficjentem, że tak powiem, mój podcast wyborczy, Raport Berliński, który z tego miejsca też polecam, jest też finansowany, wspierany przez fundację, ale wydaje mi się, że to, co powinniśmy zrobić na poziomie takiej dużej polityki, to jest kwestia partnerstwa gospodarczego. To jest próba wejścia na tej drabinie relacji polsko-niemieckich na poziomie gospodarczym o te kilka stopni wyżej. I wydaje mi się, że pewnym symbolicznym takim krokiem, tylko to oczywiście wymaga też dużego wysiłku i dyplomatycznego, ale też finansowego, byłoby powołanie polsko-niemieckiego uniwersytetu z naciskiem na uniwersytet techniczny, polsko-niemieckiej politechniki. I nie mówię o tym, żeby zbudować budynek za 200 milionów euro gdzieś niedaleko granicy, tylko mówię o instytucie, o uniwersytecie w dużej mierze, że tak powiem, wirtualnym, który by finansował polsko-niemieckie kierunki studiów, które przysłużyłyby się zarówno, które były mocno ukierunkowane na rozwijanie naszych relacji gospodarczych. Przypominam, że w 2016 roku polski rząd przyznał prawie 20 milionów euro, czyli prawie 100 milionów złotych, ulg podatkowych Mercedesowi na budowę fabryki pod Wrocławiem. No to dlaczego nie przeznaczyć też tych 100 milionów złotych na kształcenie kadr, które pozwoliłyby do Polski przenieść chociaż małą część niemieckiego sektora badań i innowacji? Bo na tym się robi właściwe pieniądze. Tak? Niemcy poprzenosili do Polski montownie w dużej mierze. Oczywiście to są też montownie bardzo wysoko wykwalifikowane, że tak powiem, i już tak też zaawansowane, więc to nie jest tylko składanie i skręcanie śrubek, to jest tworzenie podzespołów i tak dalej, i tak dalej. Ale możemy próbować robić, czy wciągnąć Niemcy w relacje gospodarcze, które by pozwoliły nam wejść na tej drabince
o stopień wyżej. Wydaje mi się, że takie to są takie właśnie przyszłościowe projekty, w które powinniśmy celować, co oczywiście wymaga też wpierw poprawienia relacji politycznych, tak? No bo jednak ta polityka jest jakimś też przekaźnikiem między też elitami biznesowymi, ale no ja bym właśnie na to stawiał, żeby nie tyle zwalczać powiedzmy asymetrię w tych relacjach, ale żeby te relacje zacieśniać po prostu. I wydaje mi się, że to też w kwestiach bezpieczeństwa jest nasza najlepsza polisa ubezpieczeniowa. Jak najgłębsza integracja gospodarcza z Europą Zachodnią, przede wszystkim z Niemcami, jest naszą polisą ubezpieczeniową, obok oczywiście przynależności do NATO, Unii Europejskiej, zdolności obrony własnej armii, sprawności naszych elit i dyplomacji i tak dalej. No to te budowanie tych mostów gospodarczych, tych powiązań gospodarczych, jest kluczowe, wydaje mi się, w tym miejscu i wydaje mi się, że jest to też w naszym zasięgu i to jest w naszym zasięgu zarówno finansowym, jak i w naszym zasięgu powiedzmy no, mentalnym. Tak? Proszę do brzegu powolutku już. I to już, to już jest brzeg, to już dopłynąłem do końca. Wspaniale, dziękuję panom bardzo serdecznie za udział. Dyskusja była bardzo ciekawa. Dziękuję jeszcze raz naszym gościom, a państwa zapraszam do naszych kolejnych debat. Do widzenia. We'll be right back.